Hej, cześć, witajcie, jestem Adrian Gens. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam atak gracza z cover na gracza Jary. Zapraszam do oglądania. Widzicie, rzucił wszystkie gianty. Lakery rzucił. Właśnie mógł się tego bawić, że wyjdzie z klanka swój jakieś wojsko, ale wypuścił jeszcze barbarianów i zniszczył te wojsko z klanka styl, jak widzicie. Puścił pierwszy dwa aniołki, już tam dał podkoleczające, bo by zginęli. Dwa anioły leczą, barbarian Kinga puścił. Puścił miniony. Trzy gianty poszły. Następna bomba. Wypuścił resztę minionów. Kurnie, jak widzicie, bardzo dużo zarobi. Mógł w sumie tych mniej. Mógł zrobić więcej archerów. Było, widzicie, zaatakował, ale już Barbarian King zginął. Tu jeszcze niektóre o Art Defensive. Niszczy wszystko latające, czyli miniony. Właśnie dobrał się do aniołka. Jak widzicie, to już będzie koniec. Na chwilkę. Jeszcze się przedostał przez ten mur. Ale mógł zatakać moim zdaniem od górnej części. Szybciej się dostał. Już nie ma, tylko zostały parę giantów, które moim zdaniem nie zniszczą tych wszystkich wieżyczek. Tak gdzieś zniszczą już 2-3 maksymalnie. Ale przy takim Mortar strzela, kanon strzela, Archer Tower strzela. To takie porównanie bardzo mocne jest. No i widzicie, tylko to zniszczy, już dwa gianty zostały. Jeden giant. I właśnie ten gracz zarobił aż 100 tysięcy, prawie 100 tysięcy złota oraz 87 tysięcy eliksirów. To byłoby na tyle. Cześć!